Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku u Jacka Recyklera. No witajcie w bunkrze złomiarza, jak to się mówi, serial ta się miedź złomowy trwa. Niech trwa i myślę, że będzie trwał tak długo jak będzie mi to dane pozwolone, tak długo będziemy się widzieć i spotykać. Co miałoby być? Jakieś podsumowanie z bunkra? Podsumowanie troszkę takie skromne, bo szykuję, ja cały czas szykuję sobie kartony, pudła na przyszłą niedzielę. Szykuję, przykrywam, żeby się za mocno nie zakurzyło, chociaż ja fantów, jakie będę zabierał ze sobą na pchli targ, nie czyszczę tego obmiotę, ewentualnie skórzu, jakieś tam luźne jerdzy, to ma być wszystko takie, jak ja to mam. Jak ja to przywożę, nic nie odnowione, nic nie odremontowane, nic odrestaurowane, wszystko prosto ze złomowiska na wystawę targowiska, jakby to powiedzieć. Ale tak, no skoro się tutaj meldujemy, to mam nadzieję, chociażby to widzicie jednym ciągiem, to wy już tam wiecie, czy było, czy nie było, albo zaraz będziecie wiedzieć. Szykuję się powoli na złomowicho, chociaż jest dopiero 7 rano, ale postanowiłem sobie tutaj zejść, coś ogarnąć, coś przyszykować i pochwalić się wczorajszym zakupem. Kupiłem sobie takie cudeńko, stary, ogromny młynek do kawy. No brak mu tam jakiejś podstawy i szufladki, ale to tam absolutnie nieważne. Będąc, jakby to powiedzieć, powiem wam historię, w jaki sposób go sobie zakupiłem. Będąc, jak to się mówi, na robocie, wypatrzyłem sobie kątem oka, gdzieś tam stał sobie na tarasie w rogu taki młynek. No i że ja to jestem ja, zaraz żem do niego podleciał, obadać sytuację, co to jest. No i spytać się, czy jest to na handel, czy jest możliwość w ogóle kupienia. Tam jakiegoś dłuższego zastanowienia nie było, a wręcz przeciwnie, gościu był nawet bardzo zadowolony, że ktoś kupi, że ktoś lubi coś takiego, a mu nie będzie przeszkadzać, bo się o niego goście potykają i zawraca im tam, jakby powiedzieć, miejsce, zajmuje miejsce. Zapłaciłem za niego 150 zł. Sam zaproponowałem tyle, nie wiem, czy jest dużo, czy mało, ale no... Gościu się zgodził, jakby to powiedzieć, od razu, bez chwili zastanowienia. No ja jestem szczęśliwy, ja jestem zadowolony. Także to jest pierwszy element dnia dzisiejszego, którym się chciałem wam pochwalić. Czy będą jakieś skarby złomowe? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, chociaż jedno złomowicho mamy zamknięte od jakiegoś tam czasu na kilka dni, aż do poniedziałku. Także... Nie wiadomo, takich grzebalskich jak ja jest wielu i może być ciężko coś upolować, nieważne tam, ale może coś skromnego. W sobotę czasami jest dobrze, w sobotę czasami jest źle, tak jak w każdej zasadzie inny dzień. No nie ma tu żadnych sygnatur oprócz tych dwójki. Ja już tam mniej więcej wiem, z jakiego okresu to pochodzi. Nie mogę znaleźć identycznego gdzieś na internecie, nie mogę sobie zaczerpnąć większych informacji, nieważne, ale mam też pytania, bo to kto widział na shorcie go chyba wczoraj, mam też pytania, czy ja będę próbował go odrestaurować, odnowić, nie będę próbował go odrestaurować, nie jest to moja dziedzina, nie czuję się w tym dobrze, nie chciałbym tego zepsuć, mi sprawia frajdę, posiadanie go w takim stanie jak jest. Ja nawet mam dla niego już miejscówkę, może nie taką najciekawszą. Zaraz wam pokażę. Już sobie go ustawiłem w zasadzie wczoraj. Dopóki ja się jakoś tutaj nie ogarnę, dopóki nie zrobię sobie miejsca jakiegoś większego, lepszego, powiem wam, podstawka od kozy pasuje pod niego niemal idealnie i się tworzy. I się tworzy taki, jakby to powiedzieć, stwór złomowy, tak to się prezentuje. No wiem, stoi w rogu, ale to kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś zobaczy to wiele więcej osób, niżeli tylko ja. Moje plany to chyba każdy zna,
może kiedyś, o, może kiedyś, teraz stoi stabilniej, zaraz go sobie ustawię tak jak powinien stać. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Na razie niech tak sobie jest. Dobra, ja więcej nie gadam. Widzimy się, myślę, że dopiero po złomowisku. Mimo tego, iż tam czy by było coś, czy by nie było, to zrobimy jakieś tam podsumowanie, jakieś pogadanie. Ewentualnie, no tak, tak musi być. Także co, no i widzimy się teraz, a u mnie to za parę godzin, także hejo. No i tak, ja już po szybkim, naprawdę szybkim wypadzie na Złomowicho, jednak sobota okazała się być bardzo biedną sobotą. No tak to mówią, nie zawsze jest tak jakby się chciało być. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak jak w codziennym życiu. Ja sobie do tego to porównuję. Jeszcze raz wam pokażę ten młyneczek, bo mi się to naprawdę bardzo podoba. Podsumowanie zrobię na szybko z ręki. Jest jeden bardzo fajny gadżet, który nie będzie na sprzedaż, bo już można powiedzieć, że został zarezerwowany, zamówiony po wizycie tutaj kolegi, którego pozdrawiam serdecznie. Pozdro Mariusz. Także no życie, nikt tego inny nie dostanie, mnie to się nie przyda, aczkolwiek jest bardzo fajne, ja na takie rzeczy właśnie zwracam uwagę, mnie interesują takie. Takie cuda mnie interesują, takie cuda jak tam jest zakopane mnie interesują, takie cuda jak ten lewarek, jak ta gilotyna, jak jakieś tasaki, topory, hełmy, bagnety i inne różne rzeczy zardzewiałe. Ja to jest coś, co ja bardzo lubię, jakieś stare wagi tam żeliwnego. Żeliwny rekord, gdzieś tam jest z tyłu się przestawiła waga z Lwowa. No takie rzeczy mnie bardzo interesują. To ma powstać mój kiedyś taki mały, prywatny sobie skansenik. A kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Dobra, żeby nie trwało to zbyt długo, nie musi to trwać długo. Pokażę wam zwyczajowe fanty złomowe. Naprawdę straszna bida. Straszna bida, jakby chciał się powiedzieć z nędzą. Oprócz tej jednej ciu, tu te ciekawostki, reszta to takie standardusy. Wziąłem, znalazłem sobie kabelek do tego, do szybko, jak on ma, do samowaru. To jest chyba ten, bo to był w tym samym miejscu, co i ten samowar. Także będę miał możliwość sobie go sprawdzenia. Ja go od razu tu położę, żeby nie zapomnieć, żeby zaraz gdzieś go nie zaskrzynkować. Sprawdzimy, zobaczymy czy działa. Najwyżej zaparzę sobie czaju. To tyle w temacie tego samowara. Co tu mamy? No mówię, nic specjalnego. To jest chyba łyżka do zmieniania butów, coś takiego, jakieś jedne kombinerki. To było moim naczynkiem zbiorczym na ten kabelek i na to wszystko. To jeszcze nie jest wszystko. Takie wiadereczko ocynkowane. No, co tu mamy? Trochę narzędzi będzie, jakieś pierdołasy. Kolejny zestaw kubeczków cynkowych. Ja to już o tym wspominałem. Ja ich zawsze zabiorę, nigdy ich nie zostawię. Tym razem cztery sztuki tylko. Tamte leżą jeszcze tam czekające na oczyszczenie. Poprzednich tam 20 kilka co miałem, to sobie oczyściłem. Zobaczcie co mam. Taką dużą, ogromniastą suwmiarę. Wyskoczyła tu z tego miejsca brak nakręteczki, ale tak poza tym to ona wydaje mi się jak najbardziej być działającą. Wielka, naprawdę wielka suwmiara, możecie zobaczyć. No i troszkę narzędzi, jakiś tam młotek, ile on ma, 800 chyba gram, trochę kluczy takich rurkowych, a w zasadzie chyba tylko trzy sztuki, także bardzo słabiutko pod względem tego rodzaju kluczy. No wpadł kolejny Made in Poland 36-41, aczkolwiek tu bym obstawiał, że to miało być nominalnie, bo wydaje mi się, że było zeszlifowane, ale 36 wydaje się być ok. Ja zawsze mówię, że to te klucze mogą nie trzymać wymiaru, bo to wiadomo, to już są stare klucze, niektórzy sobie je dorabiali, przerabiali. Tu też jakiś klucz rometowski, rowerowy, do rowerowych, jakby to powiedzieć, narzędzi. Tam mam chyba jeszcze łyżkę, tu mam taki 24 jednostronny, oczkowy, koronkowy. Gdzieś ta łyżka, aha, tu mam tą łyżkę do opon, dętek i tak dalej. Jeszcze jeden klucz,
Mówię, dzisiaj bardzo słabo, ale jak to się mówi, liczy się wypad, tarnik do drewna, jak najbardziej w porządku. Jeszcze z rączką jest ok. No i z reklamówki został mi tylko taki stary świderek do drewna, skóry czy tam innych rzeczy. Także tyle pod względem narzędzi i jakichś tam innych rzeczy, ale fantem dnia jak najbardziej dla mnie jest coś takiego. Część z Was może już wie, domyśla się, co to było. Jest to niekompletne, niestety, ale zobaczcie na sam wygląd, taki tam anioł czy co innego, tu jakiś taki smog, nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja wiem do czego to było, to powinno być zamontowane, kurczę, ciężko, jedną ręką będę miał, to powinno być zamontowane w ten otwór, przytwierdzone do ściany i tu powinien wisieć jeszcze dzwonek. No, tak dzwoni. Także nie zamontuję tutaj dzwonu mojego sedesowego. To mówiłem, trafia już przy następnej wizycie do kolegi. Chciał to zabrać dzisiaj, ale ja dzisiaj potrzebowałem to na mój odcinek złomowy. Ja zazwyczaj nie grzebię w mosiądzu, znaczy zerkam zawsze, ale nie biorę jakichś tam, wiecie, dzbanków, świeczników czy innych rzeczy. Mnie interesują właśnie takie, na takie rzeczy ja zwracam uwagę. Ta reklamówka mnie tu się ciśnie. Na takie rzeczy ja właśnie zwracam uwagę. Cudeńko, no naprawdę, być może chyba, no tak podejrzewam, że mogło być z kościoła do dzwonu, czy z jakiegoś takiego innego miejsca podobnego do kościoła. Także tyle w temacie dzisiejszego urobku. Myślę, że hitem odcinka jak najbardziej będzie to. No i oczywiście mój piękny młyneczek do kawy. Tyle w temacie. Miłego weekendu. Trzymajcie się i do następnego. Hejo.